Zorganizowany już po raz siódmy turniej piłkarski imienia Marka Dymińskiego to niestety w tej chwili jedyny w naszym mieście turniej dla seniorów. W dodatku finansowany przez rodzinę Marka Dymińskiego, znanego w naszym mieście przed laty pasjonata futbolu, współzałożyciela legendarnej już halowej drużyny Lamparty. W tym roku w turnieju wzięło udział blisko 100 zawodników ze Zduńskiej Woli i okolic. 8 drużyn podzielono na 2 grupy eliminacyjne. W grupie pierwszej rywalizowały Lamparty, Straż Pożarna, Wista oraz Paweł i Przyjaciele. W drugiej Magiczny Zachód, Maximum, Color Field i Tinby Team. Dwie najlepsze drużyny zmierzyły się w półfinałach, a w nich Lamparty uległy Tinby Team 0-3. Natomiast Magiczny Zachód pokonali Pawła i Przyjaciół 3-1. Dużą niespodzianką był z pewnością brak w gronie półfinalistów naszpikowanej znanymi w regionie nazwiskami drużyny Maximum. W meczu o trzecie miejsce Lamparty po remisie w regulaminowym czasie gry z Pawłem i jego przyjaciółmi ostatecznie uległy im w rzutach karnych 1-2. W wielkim finale Magiczni nie pozostawili cienia wątpliwości, kto był w tym turnieju najlepszy, i zdecydowanie pokonali Tinby Team 6-1. Najwięcej, 6 bramek w turnieju, zdobył Mikael Idzikowski z Magicznych. Najlepszym bramkarzem uznano Kamila Ruszkowskiego z Lampartów, a najwszechstronniejszym zawodnikiem Filipa Jaszczaka.